Dobrze. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na panelu Energia i ekologia w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koronawirus – Nowa Rzeczywistość. Nazywam się Weronika Warzocha i jestem członkinią Forum Młodych Dyplomatów, który wraz z Kołem Naukowym Prawo i Wschód oraz Kołem Naukowym In Altum jest organizatorem tej konferencji. Każdy z prelegentów będzie miał około 10-12 minut na wystąpienie i na koniec wystąpień będzie też czas na pytania od publiczności. Również prelegenci jak najbardziej mogą kierować pytania do siebie nawzajem. Także myślę, że zaczynamy. Naszą pierwszą prelegentką jest pani Margaryta Bliźniuk, która opowie nam o ekologicznych aspektach pandemii COVID-19. Także zapraszam serdecznie do prezentacji. Bardzo dziękuję, Weroniko, i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już zostało wspomniane, temat mojego referatu brzmi ekologiczne aspekty pandemii COVID-19. I czy mogłabym prosić o włączenie prezentacji, czy mam po prostu udostępnić swój ekran? Poproszę udostępnić ekran. Okej, tak, to już tylko. Z jakiegoś powodu nie mogę tego zrobić. Nie wiem dlaczego, co się dzieje. Czy to nie... Wydaje mi się, że to jest jakby, że ta funkcja jest wyłączona. O. Czy udało się, czy nie? Dobrze, w takim razie ja spróbuję tutaj pomóc. Okej. I udostępnię swój ekran. Chwileczkę. Share screen. Dobrze, czy w takim razie widzą Państwo mój udostępniony ekran z prezentacją? Tak, widać. Tak, tak, ja też widzę. Dobrze, to Pani Margaryto, to proszę mi podpowiadać, kiedy mam przesuwać prezentację. Dobrze. Okej, bardzo dziękuję. Więc tak, to poproszę o kolejny slajd. I na kolejnym slajdzie widzą Państwo plan referatu. Czyli tak, najpierw powiem parę słów wstępu, potem o genezie COVID-19, dalej o pozytywnym i negatywnych wpływach na środowisko oraz skończę referat podsumowaniem i poproszę o kolejny slajd. Więc tak, pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne zmiany w mnóstwie sfer życia człowieka i środowisko absolutnie nie jest wyjątkiem. W wielu państwach świata zatrzymano albo przynajmniej zmniejszono działalność gospodarczą. Miało to własne skutki dla jakości powietrza, ponieważ emisja dwutlenku węgla znacznie spadła. O ile jest to niezaprzeczalny atut, o tyle pojawia się takie pytanie, czy nie będzie ta tendencja zbyt krótkoterminową. Ponadto zagłosienia w gospodarce mają i inne konsekwencje dla środowiska, jak na przykład skrócenie środków na wprowadzanie odnawialnych źródeł energii czy problem gromadzenia odpadów, takich jak maski medyczne. Oprócz tego geneza COVID-19 upatrywa się we wtargnięciu ludzi w obszary bioróżnorodne i siedliska dzikich zwierząt. Zatem w swoim referacie chciałabym omówić i prześledzić wpływ oraz interakcję pandemii COVID-19 ze środowiskiem. I poproszę kolejny slajd. Więc tak, po wybuchu pandemii koronawirusa w Chinach pod koniec grudnia 2019 roku teoretycy spiskowi szybko stwierdzili, że został on wyprodukowany w laboratorium. Z drugiej strony konsensus naukowy jest taki, że jest to choroba od zwierzęca, która przenosi się od zwierzęcia na człowieka. Najprawdopodobniej pochodzi od nietoperza,
prawdopodobnie przed przejściem przez innego ssaka. Wpływ człowieka na naturalne siedliska, utrata bioróżnorodności i degradacja ekosystemów sprawiają, że rozprzestrzenianie się wirusów jest znacznie bardziej prawdopodobne. Czyli zakłócając ekosystemy, stworzyliśmy takie warunki umożliwiające wirusom zwierzęcym przenikanie do populacji ludzkich. Właśnie tak mówi Joachim Spangerberg, ekolog i wiceprezes Instytutu Badawczego Zrównoważonej Europy z kolonii w Niemczech. W miarę jak ludzie przenoszą się dalej na terytoria dzikich zwierząt, aby wycinać lasy, hodować zwierzęta, polować, wydobywać zasoby itd., jesteśmy coraz bardziej narażeni na patogeny, które normalnie nigdy nie opuszczają tych miejsc i zamieszkujących je ciał. Zmiany siedlisk mogą również zmusić zwierzęta, jak i ich patogeny, do przeniesienia się w inne miejsca, w tym na obszary zamieszkane przez ludzi. Dowody łączące zakłócenie ekosystemów ze zwiększonym ryzykiem przenoszenia nowych infekcji są powodem, jak twierdzi już wspomniany Spangerberg, do mówienia o znaczeniu koncepcji tak zwanego jednego zdrowia, która polega na tym, że zdrowie zwierząt, ludzi oraz ekosystemów są powiązane ze sobą i gdy jeden z nich traci równowagę, to samo dzieje się z innymi. Oprócz tego rynki, na których sprzedawane są produkty, mięso oraz żywe zwierzęta, stanowią kolejny inkubator dla pojawienia się chorób zakaźnych. Wiele naukowców uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że COVID-19 pojawił się właśnie na takim rynku w Chinach. Wsadzenie zestresowanych, chorych zwierząt razem do klatek jest to pod wieloma względami doskonałym miejscem inkubacji nowych patogenów, zdaniem Spangerberga, oraz doskonałym sposobem przenoszenia się chorób z jednego gatunku na drugi. Właśnie z tego powodu wielu naukowców twierdzi, że świat potrzebuje wprowadzenia surowych przepisów i restrykcji dotyczących rynków żywych zwierząt. Poproszę kolejny slajd. Więc tak. Ale pomimo wyzwań, przed którymi stanęliśmy dzięki COVID-19, na pierwszy plan wysunęło się kilka pozytywnych elementów, z których wiele wciąż odkrywamy. I w szczególności środowisko otrzymuje okres wytchnienia, pozwalający odzyskać siły po ciężkich emisjach. Powszechna kwarantanna została przyczyną nowego, powiedzmy, zielonego trendu. W wyniku spadku aktywności gospodarczej i przemysłowej w 2020 roku po raz pierwszy od kryzysu finansowego lat 2008-2009 nastąpiła redukcja wszystkich globalnych emisji i zanieczyszczeń. Na przykład Chiny są światowym liderem pod względem emisji gazów cieplarnianych. I działania podjęte przez władze kraju w celu powstrzymywania koronawirusa doprowadziły do spadku produkcji w kluczowych branżach z 15 do 40%. W rezultacie emisja dwutlenku węgla została zmniejszona o 25% w ciągu miesiąca. I to są dane badania przeprowadzonego przez Carbon Brief. Zdjęcia, które widzą Państwo na slajdzie, to są zdjęcia satelitarne NASA, które pokazują, jak bardzo spadło stężenie dwutlenku azotu nad Chinami też w ciągu jednego miesiąca. Emisje gazów cieplarnianych również spadły w Europie, zwłaszcza we Włoszech. Ponadto powietrze stało się czystsze w Korei Południowej i nawet Wielkiej Brytanii, która była jednym z ostatnich krajów rozwiniętych, które wprowadziły surowe restrykcje w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się wirusa. I poproszę o kolejny slajd. Na pozytywnym wpływie takim, którym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, skupiło się mnóstwo mediów i o tym dużo mówiono, ale z kolei mniej uwagi poświęcono temu, jak radzą sobie oceany w czasie pandemii. I chociaż te dwie kwestie są nierozerwalnie połączone temperaturą atmosferyczną i morską. Ocean Networks Canada, to jest taka organizacja zlokalizowana w pobliżu ruchliwego portu w Vancouver, zgłosiła gwałtowny spadek dźwięków o niskiej częstotliwości, które są wynikiem transportu morskiego. Hałas w zakresie 100 Hz ma udowodniony wpływ na ssaki morskie, zarówno pod względem poziomu stresu, jak i natężenie komunikacji między osobnikami.
Dlatego można oczekiwać, że wraz ze spadkiem zanieczyszczenia hałasem powiązanego ze spadkiem aktywności żeglugowej ustąpi chroniczny stres ssaków morskich. Ponadto inny pozytywny efekt mniejszego ruchu łodzi można zaobserwować w Wenecji, chyba najbardziej popularny przykład pozytywnego wpływu, jeżeli chodzi o wody oceanów i mórz. Słynne miejskie szlaki wodne są czyste, co jest po raz pierwszy w pamięci wielu mieszkańców. Brak ruchu drogowego oznacza, że osad na dnie kanałów pozostaje nienaruszony, a ryby są teraz widoczne. Ale niestety popularny wirusowy tweet, który pokazywał delfiny wracające do kanałów, to jest po prostu przykład dezinformacji. Oprócz tego na całym świecie zarówno zawodowi, jak i amatorzy nurkowie mają więcej czasu. Oznacza to, że wzrasta liczba masowych nurkowań oczyszczających i inicjatyw na rzecz oceanu. Centra nurkowe też są w akcji, tworzą one programy, w których ich zbiorniki są wykorzystywane do wyciągania śmieci z oceanów. I poproszę kolejny slajd. Czas się kończy, więc też prosiłabym o takie podsumowanie. Tak. No to jeszcze tak parę słów tylko o tym negatywnym wpływie, tak, więc co jest zaznaczone na tym slajdzie, czyli chodzi o problemy z odpadami, o ile jakby coraz więcej ludzi wraca do korzystania z toreb papierowych ze względu na obawy zdrowotne oraz spożycie żywności na wynos też stwarza problemy z plastikiem i masowym użyciem zarówno masek, jak i rękawiczek, które zostają po prostu wyrzucane i nawet jak pokazane jest na tych zdjęciach, wyrzucane na plażę, a później zwierzęta, którymi zamieszkują na tych plażach, zjadają je i to też powoduje olbrzymie problemy zdrowotne u zwierząt. Tak, poprosiłabym jeszcze o kolejny slajd. Tak, i co chciałabym powiedzieć tutaj, że jeszcze inne negatywne wpływy to są problem z tym, że ekologiczny aktywizm, jak na przykład ruch znany Grety Thunberg, musiał przejść od masowych akcji do strefy online, w której jest o wiele trudniej zostać zauważonym, co też powoduje problemy. Też o czym wspomniałam już na początku, że wiele korporacji oraz państw zmniejsza się inwestycje w czystą energię, koncentrując się na powiedzmy tak bardziej brudnych branżach, co powoduje, że no niestety ekologia nie jest priorytetem w daną chwilę. Tak, no i już przechodząc do kolejnego slajdu z podsumowaniem. Chciałabym skończyć takim cytatem, który by podsumował wszystko, co chciałabym powiedzieć, że na wyciągnięcie ostatecznych wniosków jest jeszcze za wcześnie. W krótkim okresie emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń spadły, ale wzrosło zapotrzebowanie na jednorazowe produkty higieny osobistej, ilość odpadów medycznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, będzie ogromna oraz sytuacja z wirusem neutralizuje wiele wysiłków włożonych w popularyzację transportu publicznego. Oznacza to, że w wielu kwestiach polityki środowiskowej cofniemy się do minionych etapów i będziemy musieli szukać nowych rozwiązań, już rozwiązanych problemów. Ale nie należy rozpaczać, taki kryzys to także szansa na przemyślenie całej gospodarki i niewykluczone, że szereg reform i decyzji podjętych na świecie po rozwiązaniu lub przynajmniej opanowaniu problemu z pandemią również będzie zielony i przyjazny dla środowiska. Tak, i na kolejnych dwóch slajdach będzie tylko bibliografia i już możemy się przesunąć do ostatniego slajdu. I dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy również. Ja wyłączam udostępnianie ekranu. Bardzo dziękujemy za ciekawe wystąpienie i równie ciekawe uwagi, nad którymi warto się zastanowić. A tymczasem ja zapraszam naszą kolejną prelegentkę, panią Paulinę Zwolińską, która przeanalizuje dla nas wpływ COVID-19 na środowisko w Chinach. Pani tak, Paulina. Słychać mnie? Słychać, bardzo dobrze słychać. W takim razie zapraszamy. Ja też nie mogę udostępnić prezentacji, bo jest to zablokowane przez hosta Zooma. Chwileczkę.
Jest zablokowane. Ojej. Mogę wysłać na konwersację moją prezentację tutaj na Zoomie. To znaczy, ja mam tę prezentację pod ręką, więc po prostu również udostępnię wtedy ekran. Proszę chwileczkę i... Dobrze. Udostępniłam. Czy jest widoczna? Tak, jest widoczna. Ja się tylko tu przesunę. Ok. Możemy zaczynać. Ja nazywam się Paulina Zwolińska. Bardzo dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia. No i tak jak już zostało wspomniane, moja prezentacja będzie na temat wpływu COVID-19 na środowisko w Chinach. To mogę poprosić pierwszy slajd. Oczywiście. Moja prezentacja będzie pewną też kontynuacją wcześniejszej, bo epidemia COVID-19 to jest przede wszystkim właśnie kwestia zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, ale te zmiany w codziennym zachowaniu społeczeństwa odnoszą właśnie skutki także dla środowiska. Na początku lutego naukowcy korzystający zarówno z satelitów europejskich, jak i z satelitów NASA wykryli znaczący spadek zanieczyszczenia powietrza nad Chinami. Bardzo szybko media społecznościowe obiegły zdjęcia ze wspomnianych satelitów. Wykazały one znaczny spadek poziomu dwutlenku azotu w Chinach w porównaniu z tym samym okresem do roku wcześniejszego. Spowolnienie gospodarcze wynikające właśnie z przerwy w pracy w Chinach, malejącej produkcji przemysłowej oraz ograniczenia ruchu pojazdów znacząco zmniejszyło poziom emisji gazów silnie zanieczyszczających powietrze. Jednak nawet gdy po raz pierwszy już te zdjęcia zostały udostępnione w internecie i pojawiły się pierwsze informacje o poprawie jakości powietrza w Chinach, doszło do dezinformacji, dlatego że zmiana dotycząca jednego zanieczyszczenia, jakim w tym wypadku jest dwutlenek azotu w powietrzu, niekoniecznie oznacza, że jakość powietrza w całym kraju nagle stała się lepsza. W lutym właśnie serwisy informacyjne chińskie zwłaszcza donosiły o niezdrowym zanieczyszczeniu powietrza w Pekinie, na które w dużej mierze wpłynęło zanieczyszczenie powietrza pyłem zamieszanym znanym jako PM2,5. South China Morning Post właśnie poinformowało, iż słabe wiatry, wysoka wilgotność i silna inwersja termiczna uwięziły w mieście jakby zanieczyszczone powietrze. Satelity NASA również wykazały właśnie duże obciążenie aerozoli w powietrzu. Czyli właśnie to, iż stężenie dwutlenku azotu w lutym spadło, nie oznacza wcale, że jakość powietrza uległa znacznej poprawie w całych Chinach. Mogę kolejny slajd poprosić. Aha, no i jeszcze do tego wcześniejszego slajdu. Właśnie tutaj... Wrócić, tak? Tak, tak. To właśnie Dobrze. Tutaj widzimy takie często, to się właśnie pojawiło w mediach, że na początku właśnie w styczniu było duże zanieczyszczenie, a potem po tych pierwszych kwarantannach to zmalało. No i jakbym mogła prosić kolejny slajd. Tak, oczywiście. Super. No i właśnie już 3 miesiące później, kiedy większość obostrzeń została zniesiona i wznowiono działalność gospodarczą w Chinach, poziom dwutlenku azotu w kraju powrócił do prawie normalnego na tę porę roku, więc wniosek jest taki, że zmiana była tylko chwilowa i to są już takie najnowsze dane, bo tutaj właśnie pierwsze zdjęcia, tak jak widzimy, to są to jest luty, a już pod koniec maja i pierwsze tygodnie, pod koniec kwietnia i pierwsze tygodnie maja już tak naprawdę to zanieczyszczenie było, już wracało do normalnego poziomu, bo to jest tak naprawdę zbliżenie też na prowincję między innymi Hubei. W raporcie opublikowanym przez Carbon Proof, o którym już wspomniała moja przedmówczyni, stwierdzono, że właśnie kluczowe branże w Chinach działały na znacznie niższym poziomie podczas kwarantanny. Na przykład działalność rafinerii naftowych w prowincji Shandong była najniższa od 2015 roku. Średnie zużycie węgla w elektrowniach również osiągnęło najniższy poziom od 4 lat. Ta emisja w rezultacie tych wszystkich przyczyn skutek był taki, że emisja dwutlenku węgla była co najmniej o 25% niższa w ciągu 2 tygodni po księżycowym nowym roku w porównaniu z rokiem 2019. Jednak ten spadek emisji dwutlenku węgla przez 2 tygodnie zmniejszył roczne sumy tylko o około 1%, więc tak naprawdę nawet zmniejszenie tej emisji tak dużo nie zmieniło w rozrachunku rocznym. Ja bym mogła prosić kolejny slajd. Oczywiście.
Tak, i właśnie też nic dziwnego, że ruch drogowy w głównych miastach Chin był mniejszy, dlatego że wiele osób zostało zmuszonych do pozostania w domu, a transport publiczny został po prostu zamknięty. Obrazy satelitarne z Planet Labs uchwyciły sceny zmniejszonego ruchu i pustych parkingów w pobliżu dworca kolejowego i lotniska w Wuhan. Pociągi przestały kursować 22 stycznia, kiedy rozpoczęła się pierwsza kwarantanna i w porównaniu do końca roku 2019 loty krajowe w Chinach kontynentalnych spadły około 60-70%. No i właśnie na zdjęciach, na prezentacji jest widoczne, jakie były wcześniej korki właśnie w pobliżu dworca i lotniska, a w czasie właśnie największej tam pandemii koronawirusa praktycznie były ulice opustoszałe. I już ostatni slajd, jeżeli mogę prosić. Właśnie w czasie koronawirusa pojawiło się dużo fake newsów, między innymi też dotyczących środowiska i wpływu koronawirusa na to środowisko. Chciałabym się jednym z nich właśnie zająć. Jednym z właśnie z takich fake newsów dotyczących pandemii koronawirusa było powiązanie kremacji zwłok ze wzrostem poziomu dwutlenku siarki nad Wuhan. W lutym 2020 roku mapa krążąca w mediach społecznościowych pokazała zwiększenie stężenia dwutlenku siarki w pobliżu Wuhan. Niektóre serwisy informacyjne przedwcześnie spekulowały, że podwyższony poziom dwutlenku siarki był spowodowany wzrostem liczby kremacji zwłok. Można tutaj jako przykład podać wątek, który pojawił się na Twitterze, był on bardzo popularny, pojawił się on 8 lutego 2020 roku. Cieszył się dużą popularnością, a dane, które udostępniał, wykazywały ogromny wzrost emisji siarki w Wuhan w Chinach. Wątek sugerował ponadto, że prawdopodobnym wyjaśnieniem tej rzekomej obserwacji była kremacja ciał związanych z wybuchem nowego koronawirusa, który pochodził właśnie z tego regionu. Jednak fakty są takie, że dane do mapy pochodziły z modelu Ziemi GEOS NASA i nie były oparte na obserwacjach właśnie dwutlenku siarki w czasie rzeczywistym. Arlindo da Silva z Instytutu NASA właśnie wyjaśnił, że chociaż model GEOS asymiluje wiele obserwacji naziemnych i satelitarnych w celu ograniczenia warunków meteorologicznych, takich jak wiatry, wilgotność i temperatura, obecnie nie przyjmuje żadnych obserwacji dwutlenku siarki w czasie rzeczywistym. Modele stężenia dwutlenku siarki są szacowane na podstawie historycznych źródeł emisji, które są po prostu transportowane na całym świecie w wyniku cyrkulacji atmosferycznych. Dlatego też, jak powiedział da Silva, symulacja modelu GEOS nie mogą uwzględniać w żadnym stopniu wahań stężeń dwutlenku siarki wynikającej z nagłej zmiany w działalności człowieka, takiej jak kwarantanna. No i też drugim argumentem, dlaczego to był fake news, jest to, że dwutlenek siarki jest powszechnie kojarzony ze spalaniem węgla, a nie ze spalaniem ludzkich zwłok. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy również. Wyłączam udostępnianie ekranu. Bardzo dziękujemy za interesującą prezentację i ja zapraszam kolejnego prelegenta, pana Ernesta Szymale, który opowie nam o wpływie pandemii COVID-19 na realizację transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Tak, dzień dobry bardzo. Dzień Ja dobry. Czy już ja. na czacie już wysłałem prezentację, jakby Rozumiem, to. właśnie miałam pytać, czy również Tak. tutaj oczywiście. Tak. Już włączam prezentację. Ja może tak słowem wstępu już zacznę, bo jak wiemy, postępująca degradacja środowiska naturalnego na świecie spowodowała to, że coraz więcej państw podejmuje pewne działania, żeby przejść i zmienić swój miks energetyczny, przejść na bardziej zielone źródła. I wyjątkiem tutaj nie jest również Unia Europejska, która od wielu już lat stawia sobie ambitne cele zmiany tych negatywnych trendów. I jeżeli chodzi o same założenia, to zaraz tutaj na prezentacji. O tak, też poproszę drugi slajd. Oczywiście. Tak, to chodzi głównie o trzy najważniejsze z nich, to jest ograniczenie emisji, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej. I ponadto cele, jakie postawiła sobie Wspólnota Europejska,
W tych dokumentach wpisują się w szersze strategie długoterminowe, między innymi w 2050 roku gospodarka Unii Europejskiej była dobrze prosperującą, nowoczesną, konkurencyjną i neutralną dla klimatu. Poproszę kolejny slajd. I to, że epidemia koronawirusa będzie miała wpływ na sektor energetyczny w Unii Europejskiej, jak i cały sektor na świecie, było już wiadomo od samego początku, odkąd zaczęły płynąć informacje z Chin o sytuacji kryzysowej, ponieważ państwo środka jest największym producentem energii elektrycznej jako całości wyprodukowanego wolumenu. Natomiast jeśli chodzi o źródła tej energii, to Chiny odpowiadają za największe wydobycie węgla kamiennego, za największą produkcję również odnawialnych źródeł energii i również największy import ropy, ponieważ odpowiadają za ponad 20% światowego. Poproszę. I tutaj mamy idealny przykład. Myślałam, że kolejny slajd. Nie. Kółko. Tak, tutaj mamy przykład, jak bardzo koronawirus w różnych dziedzinach sektora energetycznego dotknął, co w pewien sposób się wzajemnie uzupełnia, ponieważ między nimi następuje pewna korelacja. Dlatego przedstawiłem to za pomocą takiego koła. I zacząłbym może od ropy naftowej, ponieważ było to najbardziej spektakularne załamanie chyba w historii, ponieważ kryzys i zatrzymanie transportu, światowej gospodarki, czy nawet ta rywalizacja na rynku czarnego paliwa pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską doprowadziło do tej bezprecedensowej sytuacji, kiedy ceny ropy spadły na kontraktach futures poniżej zera. No i koszty magazynowania były po prostu tak duże, że w praktyce firmy wydobywające ropę dopłacały do baryłki tylko po to, żeby ich się pozbyć. Niosło to ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Główne koncerny naftowe, które niedawno zobowiązały się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zdywersyfikowania swojej działalności w kierunku odnawialnych źródeł energii, mobilności elektrycznej i innych niskoemisyjnych rozwiązań, chciały wycofać się z tych postanowień pod presją bilansowania wynikającą właśnie z tych niskich cen ropy. Sektor transportowy był mniej chętny do przejścia na użytkowanie samochodów elektrycznych, a w USA chociażby sektor ten emituje więcej CO2 niż sektor energetyczny, co w Unii Europejskiej utrzymuje się na podobnie wysokim poziomie. Ponadto europejscy producenci samochodów zwrócili się o odroczenie stosowania limitów emisji CO2 od 2021 roku z powodu spadku sprzedaży i zamykania fabryk w czasie pandemii. Jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych i klimat, to jak już mieliśmy dwie przedtem prezentacje, które wyczerpująco temat zamknęły, ja bym tylko dodał tyle, że należy pamiętać, że istnieje coś takiego jak efekt odbicia, który widzieliśmy w przypadku kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy wyjście po kryzysie finansowym spowodowało jeszcze większe emisje niż przed kryzysem, co powinno być dla nas sygnałem, by te pakiety pomocowe wielomiliardowe wykorzystać w bardziej zielony i ekologiczny sposób. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to ograniczona produkcja przemysłowa oraz zamknięcie szkół, przedsiębiorstw doprowadziły do zmniejszenia zapotrzebowania i spadku cen hurtowych energii elektrycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zapotrzebowanie na tą energię we Francji i we Włoszech spadło około 20%. We Włoszech zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytu od 8 do 18 w ostatnim tygodniu marca było około 30% niższe niż rok temu i ceny energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej spadły do około 20 euro za megawattogodzinę. Co prawda eksperci spodziewają się, że ceny energii elektrycznej w Europie spadną o 9% w 2020 roku, przy założeniu, że zapotrzebowanie na energię elektryczną zmniejszy się o 6%. Co ciekawe, jak również eksperci podają, ten spadek może doprowadzić do spadku jej produkcji z paliw kopalnych i odpowiednio większego udziału odnawialnych źródeł energii. Tylko należy pamiętać również o tych głosach, które się pojawiają, że niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną może oznaczać, że elektrownie gazowe, które charakteryzują się stosunkowo niższą emisją, ale wyższymi kosztami paliwa, mogą ograniczyć produkcję w sposób bardziej gwałtowny niż elektrownie
węglowe. Jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji CO2 i węgiel, to dla rządów ustalanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest jednym z narzędzi do prowadzenia polityki klimatycznej w celu zmniejszenia emisji CO2. Odbywa się to na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji ETS i COVID wywarł olbrzymi wpływ na te rynki, ponieważ z powodu właśnie tego spadku dwutlenku węgla spadła również cena tych emisji, a co spowodowało, że przestawienie się producentów na bardziej ekologiczną produkcję stawało się mniej atrakcyjne. Bo biorąc pod uwagę przypadek Niemiec, produkcja energii elektrycznej z węgla była znacznie niższa w 2019 roku ze względu na wyższe ceny emisji. I zgodnie z badaniami przeprowadzonymi chociażby przez Carbon Tracker, ceny w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji powinny pozostawać na poziomie 30 euro za tonę CO2. Aby utrzymać ten trend odchodzenia od paliw kopalnych w niemieckim sektorze energetycznym. Natomiast ceny z powodu koronawirusa drastycznie spadły i 25 marca chociażby wynosiły 15 euro za tonę, a w maju oscylowały na granicy 20, a od 21 sierpnia sytuacja powoli wraca do normy i do granicy tych 30 euro. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to w transformacji energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej gaz jest postrzegany jako paliwo pośrednie ze względu na swoją właśnie niższą emisyjność niż węgiel. Dlatego stanowi to ważne ogniwo w procesie przejścia na tą niskoemisyjną gospodarkę. Aktualnie z powodu też koronawirusa i wysokich temperatur w Europie zapotrzebowanie na gaz spadło. I co prawda też nie miało miejsca tak gwałtowne załamanie cenowe jak na rynku ropy naftowej. A jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, to ona jest w dużej mierze uzależniona od dostaw z Federacji Rosyjskiej. No, pochodzi tam od około 40% całego importu. Dlatego też z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego sytuacja, w jakiej znajduje się Gazprom, jest bardzo ważna. I co ciekawe, ciepła zima i zwiększające się dostawy gazu LNG oraz pandemia doprowadziły do niespotykanych w historii sytuacji, gdzie Gazprom w pierwszym kwartale roku zaliczył stratę w wysokości ponad 400 milionów dolarów. Skutki dla Unii Europejskiej, jakie niesie ze sobą aktualna sytuacja Gazpromu, są jednak na razie nieduże, a to z powodu rekordowo wysokiego poziomu gazu w europejskich magazynach. Na początku marca zapełnienie magazynów wynosiło około 60%, co jest wynikiem rekordowym, bo w przeciągu ostatnich 5 lat w tym okresie magazyny były pełne jedynie w 38%. Duży wpływ miała na to też wspomniana ciepła zima, tania sprzedaż gazu przez Rosję w 2019 roku. Na koniec ubiegłego roku koncern odnotował 45% spadek zysku na poziomie ponad 3 miliardów dolarów, a ceny były najniższe, na najniższym poziomie z ostatnich 15 lat. I ostatnim punktem, jaki chciałbym omówić, to są łańcuchy dostaw, ponieważ niezwykle ważnym efektem pandemii czy skutkiem koronawirusa było zakłócenie globalnych łańcuchów dostaw. I w ostatnich tygodniach pandemii, kiedy trwał jeszcze ten lockdown, wiele firm motoryzacyjnych ogłosiło zawieszenie produkcji na dużą skalę w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wiele firm borykało się z niedoborem części pośrednich, ponieważ w pierwszych 2 miesiącach roku eksport z Chin zmniejszał się w tempie ponad 17%. I sektor energetyczny również tego był świadkiem. Wiele zakładów produkujących turbiny wiatrowe doświadczało opóźnień logistycznych. Tesla, jeden z największych producentów samochodów elektrycznych na świecie, zamknął 2 fabryki w Nowym Jorku i Kalifornii. Siemens Gamesa, drugi co do wielkości producent turbin wiatrowych z Hiszpanii, zamknął 2 zakłady produkujące. I przerwy w dostawach, jeżeli chodzi nawet o ogniwa fotowoltaiczne, przerwy w dostawach z Chin, prowadziły do tego, że wiele istniejących już podjętych projektów, którzy deweloperzy nie byli w stanie ich zrealizować w terminie, przez co płacili kary i byli obciążani kosztami finansowymi. Grupy branżowe związane z odnawialnymi źródłami energii wezwały rządy do elastyczności w zakresie terminów realizacji tych projektów. I chociażby Grecja
przyjęła ustawę, która przedłużyła o 6 miesięcy termin realizacji inwestycji OZE właśnie z powodu koronawirusa. I tak już słowem zakończenia, można powiedzieć, że spadek emisji spowodowany koronawirusem w tym roku no, może nam kupić trochę dodatkowego czasu na działania w sprawie zmian klimatu. Jeśli jednak następujący kryzys ekonomiczny albo druga fala, która może zakłócić wdrażanie czystych technologii energetycznych, jeżeli decydenci polityczni nie podejmą żadnych działań w celu wpisania tych wielkich pakietów pomocowych w zieloną energię, to stan, jaki mieliśmy, może wrócić do normy albo być jeszcze gorszy w ramach tego efektu odbicia, kiedy gospodarka będzie próbowała się odbudować i te emisje mogą być jeszcze większe. Centrum Regulacji w Europie uznaje kryzys ten epidemiologiczny za czynnik, który redefiniuje politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Przedstawia jednak szereg zaleceń, jakimi powinniśmy się kierować i przede wszystkim również decydenci polityczni, poczynając od takich rozwiązań jak ustalenie stałej maksymalnej i minimalnej ceny emisji CO2 w systemie ETS, czy poszerzenie kompetencji organów regulacyjnych w zarządzaniu europejskimi i krajowymi planami dotyczącymi klimatu i energii. Więc można mieć jedynie nadzieję, że ten kryzys, który jest, powoduje właśnie to duże zagrożenie, zostanie wykorzystane jako szansa na zmianę i przejście na bardziej ekologiczną i zieloną energię. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy za taką rzeczową i syntetyczną prezentację. Dobrze, ja zatrzymuję udostępnianie ekranu i teraz mogę z przyjemnością zaprosić pana Macieja Giersa do wygłoszenia prezentacji o wodorze i jego roli w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej w kontekście pandemii koronawirusa na przykładzie Portugalii. Dziękuję bardzo. Ja też bym prosił o prezentację, ewentualnie odblokowanie możliwości tutaj udostępnienia. Oczywiście. Udostępniłam ekran, czy wszystko jest widoczne? Tak, dziękuję bardzo. Także moja prezentacja będzie no, swego rodzaju rozwinięciem może tego, o czym mówił mój przedmówca. Też będę mówił o realizacji polityki energetyczno-klimatycznej w dobie pandemii koronawirusa, ale na konkretnym przykładzie, to jest Portugalii i na przykładzie konkretnego paliwa alternatywnego, jakim jest wodór. I tutaj bym poprosił następny slajd. Na początek krótkie słowem wstępu, jak koronawirus wpłynął na gospodarkę Portugalii. W maju, to jest tuż po wprowadzeniu tych najbardziej surowych obostrzeń, kiedy już były pierwsze wskaźniki mikro i makroekonomiczne dla tego kraju, bez pracy pozostawało ponad 289 tysięcy osób w wieku produkcyjnym, a szacunki Urzędu Statystycznego Portugalii mówiły, że już w następnym miesiącu bez pracy może znaleźć się 350 tysięcy osób. PKB Portugalii w porównaniu z poprzednim, w drugim kwartale 2020 roku, w porównaniu z pierwszym kwartałem spadło 14,1%, a w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim nawet o 16,5%. Jest to o tyle ważne, że w roku poprzednim, 2019, Portugalia zaliczyła wzrost ekonomiczny rzędu 2,2%. Tak samo odnotowała też nadwyżkę budżetową. Za to w pierwszej połowie bieżącego roku deficyt budżetowy Portugalii wyniósł już 6,7 miliarda euro. No i właśnie w kontekście tego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią rodzi się pytanie, jak odbije się to na, po pierwsze, rynku pracy, gospodarce, ale też na realizacji polityki klimatycznej i energetycznej. Czy kryzys ten zatrzyma rozwój zielonych technologii i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych?
Tutaj bym prosił następny slajd. I właśnie w mojej prezentacji postaram się odpowiedzieć na te pytania. Skupię się na dwóch aspektach, czyli roli wodoru, jaką może odegrać w tworzeniu nowych miejsc pracy, na przykładzie rynku portugalskiego, ale też osiągnięcia celu klimatycznego na rok 2030. Tak, w mojej prezentacji skupię się właśnie na tej najbliższej dekadzie 2020-2030. Nie będę wykraczał poza nią, bo właśnie ta dekada to będzie ta dekada odbudowy europejskich gospodarek. Więc może jeszcze tytułem, tak poproszę następny slajd, ale też tytułem wstępu może dwa zdania o tym, czym jest wodór. Wodór jest paliwem alternatywnym. Ostatnio przypisuje mu się rolę paliwa przyszłości, jednak nie jest to temat całkowicie nowy. Już od lat 70. XX wieku znane są zastosowania jego jako paliwo. Zaletą wodoru jest to, że jest paliwem nieemisyjnym, to znaczy ze spalenia wodoru, tudzież wykorzystania go w ogniwach paliwowych powstaje jedynie para wodna i ewentualnie woda destylowana. Proces wytwarzania wodoru, no są tu głównie dwie metody. Można go pozyskać albo z paliw kopalnych, z przetworzenia gazu ziemnego i wtedy jakby w czasie produkcji dochodzi do emisji gazów cieplarnianych lub też przy elektrolizie wody, to jest przy kiedy woda rozpada się pod wpływem energii elektrycznej na wodór i tlen. I oczywiście energia elektryczna w idealnym scenariuszu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, co czyni wodór źródłem nieemisyjnym. Więc aby odpowiedzieć na to pytanie, jaki wodór może mieć wpływ na realizację celów klimatycznych, najpierw chciałbym zaprezentować, jakie te cele klimatyczne są. Już mój przedmówca opisał cele Unii Europejskiej, one są po prawej stronie wyszczególnione. Portugalia, podobnie jak cała Unia Europejska, zadeklarowała neutralność klimatyczną do 2050 roku. Odnawialne źródła energii mają w 2030 roku wynosi 47% końcowego zużycia energii w kraju. I Portugalia też zadeklarowała redukcję emisji do 2030 roku na poziomie 45-55% wolumenu emisji gazów cieplarnianych względem roku referencyjnego 2005. To jest ważne, gdyż rokiem referencyjnym dla Unii Europejskiej jest rok 1990. I tu bym prosił następny slajd. Co się z tym wiąże, jak widzimy z poniższego wykresu pochodzącego od Ministerstwa Środowiska Portugalii. Za rok referencyjny przyjęto rok, w którym emisje gazów cieplarnianych Portugalii były najwyższe. W związku z tym redukcja o 45-55% względem roku 2005 oznacza de facto redukcję o kilkanaście, około 11% względem roku 1990. Przyjęty jest wyższy cel, wyższy rok referencyjny, przez co de facto te emisje względem roku bazowego dla Unii będą niższe. Co też warte podkreślenia, dokumenty strategiczne Portugalii, jakby wskazujące cele rozwoju jej polityki klimatycznej, zostały właśnie uchwalone w ostatnich latach, w 2017, czy strategia wodorowa, o której będę mówił, w tym roku, 2020. Co się z tym wiąże? Portugalia niejako będzie, ten wodór będzie wchodził w rolę tego reduktora emisji w momencie, kiedy już de facto Portugalia zredukowała swoje emisje względem tego celu o około 10 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To ja proszę następny slajd. I 21 maja, czyli jak też w środku pandemii koronawirusa, rząd Portugalii opublikował dokument Strategia Narodowa dla Rozwoju Wodoru, w skrócie ENH2. Podobny dokument dla Unii Europejskiej ukazał się 8 lipca i w obu tych dokumentach zarówno rząd Portugalii, jak i Komisja Europejska potwierdziły, że koronawirus, czy raczej kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie zatrzyma realizacji celów klimatycznych, ambitnej polityki klimatycznej. Mało tego, jest wręcz nawet świetną okazją do tego, żeby pchnąć rzeczywistość na nowe tory, żeby nie wracać do tego, co było poprzednio, tylko wykorzystać to jako impuls do inwestycji w odnawialne źródła energii. I tutaj właśnie
takie sumaryczne podsumowanie, co Portugalczycy, jak widzą rolę wodoru w swojej gospodarce. Oczywiście zwraca uwagę fakt, że w poszczególnych sektorach, czy to transport, czy przemysł, wodór nie będzie odgrywał większej roli docelowo w 2050 roku, czyli wtedy, kiedy Portugalia i Unia mają być neutralne klimatycznie, niż 20-25%. Głównie tutaj się upatruje jego rolę jako w sieci transportu gazu, gdzie wodór wyprze po prostu gaz ziemny z gazociągów. Tutaj może nawet do 80% ta mieszanka osiągnąć. I tutaj proszę następny slajd. I tutaj są różne scenariusze produkcji przedstawione w strategii portugalskiej wodorowej. Jak widać, one nie różnią się względem wolumenu produkcji znacznie, oprócz tego ostatniego scenariusza duplo, podwojonego, różnią się za to strukturą. Scenariusz Export Plus zakłada maksymalne wykorzystanie wyprodukowanego w Portugalii wodoru na eksport, podczas gdy scenariusz Export Minus zakłada jak największą konsumpcję lokalną. I to jest nie bez znaczenia pod kątem właśnie tematu mojej prezentacji, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych. I proszę następny slajd. Bowiem w związku z tym, że wyprodukowany wodór mógłby być wyeksportowany, nie będzie on liczony do redukcji emisji Portugalii jako kraju. On się oczywiście wliczy globalnie do redukcji emisji kraju odbiorcy, czy nawet dla całej wspólnoty europejskiej, ale z perspektywy Portugalii wyeksportowany wodór nie odgrywa roli w emisji. Stąd najbardziej takim, najlepszym dla Portugalii pod tym kątem scenariuszem jest właśnie ten scenariusz Export Minus. I tutaj na następnym slajdzie, o który poproszę, przedstawiłem takie sumaryczne zestawienie tych scenariuszy. Jak widzimy, oprócz tego scenariusza duplo, produkcja jest na tym samym poziomie w 2030 roku, czyli 10,59 terawatogodziny. Konsumpcja jest we wszystkich scenariuszach na niższym poziomie, czyli którykolwiek scenariusz któregokolwiek scenariusza nie weźmiemy, Portugalia zakłada, że będzie eksporterem wodoru. I tutaj w trzecim rzędzie zsumowałem założenia, ile milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla mogłoby zostać zredukowane. I w ostatnim rzędzie moje obliczenia własne, jaki to jest procent redukcji bieżących. Za redukcje bieżące przyjąłem, ile Portugalii brakuje jeszcze do osiągnięcia celu 2030 względem tego, ile emituje gazów cieplarnianych obecnie. I tutaj za referencyjną kwotę, za referencyjny wolumen przyjąłem dane ostatnie niestety oficjalne z 2017 roku, kiedy Portugalia emitowała około 70,5 miliona ton ekwiwalentu CO2. Stąd widzimy, że wodór może pomóc osiągnąć cel, może odegrać taką rolę na rzędu kilkunastu maksymalnie procent, od 1,5% w najgorszym scenariuszu do nawet 17,2%. Jest to ilość, uważam, istotna, ale na pewno nieznaczna. Poproszę następny slajd. I tutaj krótko jeszcze o wpływie na gospodarkę. Do 2030 roku Portugalia przewiduje, że na wdrażanie technologii wodorowych przeznaczonych zostanie 7 miliardów euro, jak również 900 milionów euro wsparcia finansowego dla tych innowacji. Z tytułu mniejszego importu gazu ziemnego, który stanie niejako wyparty przez to nowe alternatywne paliwo, Portugalia chce zaoszczędzić 300, nawet 600 milionów euro. I jakie będzie miało to przełożenie na rynek pracy? Tutaj poproszę następny slajd. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii, która opublikowała taki raport o zrównoważonym rozwoju, inwestowanie w technologie wodorowe przekłada się na stworzenie około 6 do 8 nowych miejsc pracy na każdy zainwestowany milion dolarów. Jest to mniej niż, na przykład jak widzimy na wykresie, generuje miejsc pracy baterie,
ale też chciałbym zwrócić uwagę na ten kwadrat w prawym dolnym rogu, podpisany CCUS. Są to technologie przechwytywania, gromadzenia i wykorzystywania dwutlenku węgla, czyli emisji. I one miałyby zastosowanie, gdyby produkowany wodór był produkowany na przykład z gazu ziemnego. Wtedy jest możliwość przechwycenia dwutlenku węgla przy tej reakcji. No i te technologie też jakby generowałyby nowe miejsca pracy, one są dość rozwojowe, jest wiele projektów pilotażowych, ale Portugalia zakłada niemal 100% produkcję swojego wodoru z odnawialnych źródeł energii, nie z gazu ziemnego, z gazu ziemnego raczej na symbolicznej, takiej całkowicie pomijalnej wielkości. I poproszę następny slajd. Tym samym, przyjmując szacunki Międzynarodowej Agencji Energii, IEA, w Portugalii do 2030 roku mogłoby poprzez wdrażanie technologii wodorowych powstać 49,5 do nawet 66 tysięcy miejsc pracy, co sprawia, że jest to ilość miejsc pracy odpowiadająca 17, nawet 22% osób niezatrudnionych w Portugalii w maju, czyli w środku pandemii koronawirusa. Czyli o ile w przypadku redukcji emisji wodór posiada no istotne, ale może nie dominujące znaczenie, o tyle w przypadku tworzenia miejsc pracy może być to naprawdę, powiedzmy, game changer. Pytanie oczywiście, ile osób straci pracę w związku z wycofywaniem się z paliw kopalnych, czy to gazu, czy ropy naftowej, węgla, ile osób będzie się w stanie na przykład przekwalifikować. To pytanie pozostaje otwarte. I ostatni już slajd, to już właśnie kluczowe wnioski. To tak jak powiedziałem, wodór moim zdaniem, tak wychodzi z moich krótkich obliczeń, podsumowania, mojego krótkiego badania, może odegrać znaczącą rolę w odbudowie portugalskiej gospodarki. Zakładam, że model portugalski może też zostać powtórzony w innych krajach, nie tylko Unii Europejskiej, ale i świata. Tutaj szczególnie duży potencjał jest przy tworzeniu miejsc pracy, ale też nie bez znaczenia pozostaje potencjał wodoru jako właśnie nieemisyjnego paliwa, które może pomóc zredukować emisję gazów cieplarnianych. I bardzo dziękuję za uwagę i ewentualnie czekam na pytania. Bardzo dziękujemy za tę szczegółową analizę. Ja już sprawdzę, czy mamy pytania od osób słuchających lub obserwujących nas. Czy Państwo może też mają pytania do swoich współprelegentów? Ja nie, dziękuję. Ja również, tylko chciałabym podziękować wszystkim za bardzo ciekawe referaty. Ja w takim razie może miałabym jedno pytanie. Tak przyszło mi do głowy, słuchając wystąpień dotyczących ekologii u obu pań. Może pytanie tak pośrednio dotyczy wpływu COVID na ekologię, ale zaciekawiły mnie wspomniane kwestie o dezinformacji, które i o fake newsach, które się tutaj, które wymieniły Pani, a które się pojawiły przy okazji tych wydarzeń, czy to właśnie te delfiny w Wenecji, czy ten fake news z Chin dotyczący kremacji zwłok. No, ekologia, powiedzmy, ten temat leży nam teraz na sercu i ja sama zauważyłam, że na przykład jak były na początku roku te tragiczne pożary w tundry na syberyjskiej, również pojawiało się wiele zdjęć, które no, nie były prawdziwe, były podrasowane czy wręcz przejaskrawione, no, które ewidentnie pewnie miały zadziałać na emocje, podkreślić tragizm tych wydarzeń i co się dzieje z tym środowiskiem i ze zmianami klimatycznymi, ale właśnie już do tego spostrzeżenia zastanawiam się,
bo z jednej strony ma to pokazać, miało to pokazać, jaki wpływ ma działalność człowieka na środowisko. Z drugiej strony nie wiem, czy takie dezinformujące wiadomości, być może mające w zamiarze jakoś poruszyć publikę, czy nie szkodzi tej ekologicznej sprawie, że tak powiem. Więc chciałabym też zapytać i panie, ale również no, panów o przemyślenia na ten temat. Ja rozumiem, że pytanie jest, czy fake news szkodzi ekologii, tak? No tak, w skrócie. Można to tak w skrócie ująć, mhm. Tak. No myślę, że nieprawdziwe informacje zawsze szkodzą, jak w jakiejkolwiek dziedzinie. Myślę, że to raczej jest kwestia akurat, jeżeli ja czytam o tej dezinformacji, o tym fake newsie, jest to kwestia raczej nie do czytania i nie do informowania, niż nie wiedzy po prostu, niż kwestia jakichś specjalnych działań i dużych zamiarów. No więc jakby z mojej strony to tak to wygląda. Jeżeli o to chodzi. Mhm. Jeżeli mogę zabrać głos, to jasne. Wydaje mi się, że no, mimo całej powagi zmian klimatu i no, wagi, jakiej powinniśmy tego przykładać, niestety zajmowanie się zmianami klimatu też stało się swego rodzaju modne, przez co spłaszczeniu może ulegać przekaz, i też może to prowadzić właśnie do takiego no, nie głębokiego zaangażowania, tylko raczej takiego doraźnego interesowania się poszczególnymi problemami. No właśnie problemy właśnie bym może nie wskazał jako fake newsy, tylko właśnie spłaszczenie przekazu, co może odstraszać zarówno i jakichś zadeklarowanych przeciwników, denialistów klimatycznych, ale też powiedzmy to, nie wiem, środowisko naukowe, bo ciężko oczekiwać, że zaangażuje się w, nie wiem, jakiś profesor klimatologii, w działania grup, które często ograniczają się po prostu do, no nie wiem, wezwania, że należy coś zrobić, bez żadnych konkretów. Więc też widziałbym tutaj zagrożenie tylko ze strony jakichś zewnętrznych fake newsów, ale też jakby samych postaw, powiedzmy tak, szerokiego środowiska ekologicznego. Bardzo dziękuję. Ja mógłbym jeszcze dodać tak od siebie, że te fake news i dezinformacja, no, można sobie przeanalizować, jak duży wpływ to miało i ma nadal, i żyje to w sektorze energii atomowej. I wszelkie dotyczące kwestie poruszane nawet w Polsce, budowy nowej elektrowni, to ile, jak często są podnoszone właśnie jakieś dezinformujące i fake newsowe informacje jako argumenty przeciw. Mhm. Ja chciałabym tylko dodać, że tak, jak najbardziej się zgadzam, że w większości sytuacji fake newsy oraz dezinformacje to jest coś negatywnego i zawsze wzbudza jakieś emocje w ludziach. Tylko jeżeli chodzi o tą sytuację o delfinach w Wenecji, o której mówiłam, to moim zdaniem to no, jakby miało odwrotny efekt, czyli w tej sytuacji, kiedy był lockdown, wszyscy siedzieli w domu, nie było żadnej działalności gospodarczej, to na odwrót jakby to było pokazało ludziom, że chociażby coś dobrego się dzieje w świecie i chociażby w jakichś dziedzinach pandemia ma dobre efekty, chociaż oczywiście to nie było tak naprawdę, to nie było prawdą, niestety. Mm-hmm. Czyli jakby wzbudzało dobre emocje i wzbudzało nadzieję. Dobrze, no dziękuję za bardzo interesujące wykłady i tę krótką, interesującą dyskusję. Niestety musimy już, zbliżamy się do końca, także bardzo dziękuję Państwu za udział w panelu. Przypomnę, że prezentowali nam swoje wystąpienia pani Margaryta Bliźniuk, pani Paulina Zwolińska,
pan Ernest Szymala i pan Maciej Giers. Także dziękuję bardzo za uczestnictwo w konferencji. Dziękuję bardzo również. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.